Wygrałaś BMW, odeślij SMS-a o treści BMW i odbierz nagrodek. Kurwa. Kurwa. Ja osobiście odbiorę kluczyki od BMW. SMS-a nie będę wysyłał. Firmy się ukrywają, w różnych kanciapach siedzą, ale ja już znalazłam taką firmę. To jest jawna, wiesz? Co można do niej wejść? Czarne BMW, czterodrzwiowe, piękny koleś, kurwa, cappuccino. Jakiś ten mulat? Nie mulat, może być mieszanka Arab z białą. Jak pani myśli, jak będzie wyglądało wręczenie tych kluczyków? Wręczenie kluczyków będzie z owacjami. Będą zdjęcia jakieś? Będą zdjęcia, będą fanfary, będą bajery, będą, wiesz, jak kluczyki będą dyn. I będą wtedy, wiesz, flesze szły. Ale jest jedna kurwa zasada. Nie wolno wnieść kamery, nie wolno kamerować. No ja kamerę wsadzę do swojej torby. Taką ukrytą kamerę pani zrobi? O, w ukrytej kamerze. Temat w ukrytej kamerze. Tu mam taką dziureczkę, kurwa. Dziureczka, chujeczka, piteczka. Dzień dobry, w czym mogę pani pomóc? To jestem właśnie ja. Przyszłam po nagrodę. Te bajery, nie żadne te, tylko ja muszę dostać dzisiaj kluczyki i nie ma innej opcji. My jesteśmy firmą, która oferuje... Tak, firma Kogucik, ja znam to, ja znam to. Tekstowe. Tak. Sralic ma, zgalic i to samo, kurwa, w koło Wojtek. Ja wygrałam, ja dostałam dzisiaj SMS-a, przyszłam po kluczyki i dzisiaj muszę mieć kluczyki i odjeżdżam czarnym BMW. I nie ma lipy. Pani nigdzie nie czytała naszego regulaminu. Ja mam regulaminy, to mi latają wiecie. Ja nie żadne regulaminy, tylko ja proszę kluczyki. Ja stąd nie wyjdę dzisiaj. I odjeżdżam czarnym BMW. Proszę się nie denerwować. A pani by się nie denerwowała, jeżeli nie jest, ja czytam SMS-a, że ja wygrałam BMW, przyszłam po kluczyki, a nie takie pierdolenie kota w bambus, kurwa, jakieś kurwa regulaminy. To mnie najgorzej drzaźni. Ja już dostałam nieraz takiego SMS-a, że wygrałam to, że mam nagrodę, a to jest, wiesz, kurwa, oszustwo, jakie tylko może być na świecie. Co to za firma, kurwa, to nie wiem. Firma, kurwa, wiesz, krętactwa i oszustwa. Atakują tych ludzi SMS-ami, że się szok, kurwa. To wszystko jest Bayer Monachium. Pic na wodę, fotomontaż. No ale ludzie wysyłają. Bo są naiwni i jebnięci. Ale jaka treść, kurwa. Odbierz nagrodę, kurwa, tak jakbym wygrała. No to co to jest? Prawda? To jest Bayer Monachium. Ja ci mówię, Bayer Monachium to jest. Stralis Mazgalis. Czytała pani regulamin? Nie, regulamin nie obchodzi. Ja zaraz pani pokażę, że ja dostałam SMS-a. No, czytaj SMS-a. Co tam pisze? To jest wasz numer, ten na dole? No czytaj! Tak, to się zgadza, to jest nasz SMS, to się wszystko jest. No tak, i co? Być no powinno, i co? No ale i co? To tak jak pani mówi, jest pewien regulamin, który... Tak, regulamin, Stralis ma zgadzać, będzie... Tak, paragraf to wiesz, gdzie jest, na lokalnie, w sądzie. W przypadku, gdy uczestnik nie jest zainteresowany otrzymaniem wiadomości SMS od organizatora, może wysłać na numer 7400. Tak. Na numer 8080, na inny numer wskazany w materiałach reglamowych i promujących. I zaczyna się temat. Wiadomość SMS-u z treści stop. Aha, stop. Nie ma opcji. Wysłanie wiadomości SMS o takiej treści skutkuje zaprzestaniem wysyłania dodatkowych informacji przez organizatora. Tak. Bo oni oszukują. PiS na wodę, fotomontaż, kurwa. Firma Kogucik, spierdol i ucik. O czym pani mówi? Firma Erdol, weź się pan odpierdol o firmach. Które wysyłają SMS-y i kantują ludzi. Żywe oczy, a ludzi kurwa jak głupie. SMS-y wysyłają po 4 zł i chuj. I chuj z tego mają. Znam takie kolesia, co się wiesz, kurwa się w to wcisnął, kurwa i się wtopił i dwa klocki stracił. I chuj z tego ma. Ani BMW nie ma, kurwa, ani żarcia, nic nie ma. Goły i wesoły, kurwa, jak mysz kościelna. Mnie to nie interesuje żaden stop, kurwa, tylko ja chcę kluczyki, proszę, bo ja wygrałam, mam SMS-a, dostałam SMS-a, ja muszę stąd wyjść z kluczyków. I parking gdzie jest i gdzie auto stoi. Nie wyjdę stąd, krótka piłka. Może no, zaczyna się to samo. Postępowania. Tak, postępowanie karnego. Tak. Prawo karne, tak, prawo karne, tak, awokanda. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia loterii uczestnicy powinni zgłaszać na piśmie w czasie trwania loterii, jednakże nie później niż w terminie do 10 listopada 2010 roku. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres uczestnika i numer telefonu, za pomocą którego uczestnik dokonywał zgłoszeń w ramach loterii, a także dokładny opis i powód reklamacji. Tu nie chodzi o reklamację, nie żadne bajery, tylko ja przyszłam po kluczyki do BMW, bo ja dostałam SMS-a i ja wygrałam. A na SMS-ie pisze jak dych.
pani wygrała u nas autobend. Organizator rozgrywek będzie wszelkie proste, reklamacje jak... na podstawie regulaminu, to wszystko zgłosić na piśmie, Ja pismo będę pisać, chyba bym musiała adwokata sobie dobrego wziąć, żeby pismo robić. Chodzi o treść SMS-a, że ja wygrałam samochód BMW, czujesz to? Że ludzie już wygrali, kurwa, ja w te bajery nie wierzę, takie bajery to można sprzedawać, ale wiesz komu, pradziadowi. Ty byś kurwa nie poszedł, też byś kurwa poszedł, nie? No co takie naiwne pytania zadajesz? Nie najarałbyś się, jakbyś by ci napisali SMS-a, że wygrałeś BMW i masz odebrać kluczyki? Poszedłbyś. No, takie praktyki to są nieuczciwe. Jak wygrałam, to wygrałam. Nie, kurwa, takie wiesz. Lelum po lelum, kurwa. Z kogoś głupiego robią. Gdzie, kurwa, te auto? Gdzie te kluczyki? Kurwa, zaraz idę, okno otwiera i kurwa, zobaczysz, co się zaraz będzie działo. Kurwa, glebę musi zaliczyć i kurwa. I taka będzie praca. Daj mi kluczyki, powiedziałam. Jak mi dasz kluczyki, kurwa, to zaraz zobaczysz, za włosy cię, jak mi dasz, nie dasz kluczyków, to cię kurwa za włosy i oglebę, zaraz kurwa twój łeb będzie w kiblu. Daj mi kluczyki, powiedziałam. Nie wyjdę stąd, albo okno otwieram i glebę zaliczasz na bańkę. I chuj, żaden chirurg cię nie podskłada. Tak ludzi oszukujecie, czarną mambę robicie, czarną hańbę robicie. Wszystkich oszukujecie. Kurwa, ja nie wyjdę stąd. Jeszcze takie klientki nie było, byłam ja. Jedna na milion. Nie wyjdę. Kluczyki mi daj. Czułem się tu pani denerwuje. Kluczyki powiedziała mi daj. Nie ma tematu. Nie. Gdzie ty? Zobacz, kurwa, co to jest. Ten regulamin tej pizdy. Widziałeś? Chodź, kurwa. Dupy jebane. Miałeś, kurwa, jaka opcja jest? Masz. Chodź. Widziałeś? Jaki układ? Co to jest? Laptopa zajebałam. Tej dziewce, kurwa. Nagrodę sobie wzięłam. BMW nie dostałam, zajebałam laptopa i mam nagrodę. I chuj. No ale to jest nielegalne. Jak nielegalne? Ale dla mnie legalne. Dziwki mnie nabierać nie będą, kurwa, na kluczyki, na BMW.